w Gdańsku przecież dokonywał się jeden z prologów akcji rozbiorowej. Gdańsk był przedmiotem nacisków, nacisków na władze Rzeczypospolitej, na króla Stanisława Augusta. Właśnie w połowie XVIII wieku król i ci, którzy wtedy stali na czele Rzeczypospolitej, byli ponaglani do, jak się wtedy o tym mówiło, cesji Gdańska na rzecz Prus. Ale któż wywierał te naciski? Ambasador brytyjski, ambasador angielski był rzecznikiem pruskiego interesu w sprawie miasta Gdańska. I myślę, że warto przypominać o tych sprawach, bo jak pamiętamy o przeszłości, to lepiej rozumiemy, jakie to stałe warianty gry dzisiaj są uruchamiane. I zdaje mi się, że właśnie ostatnie dekady, ostatnie lata dostarczają szeregu przykładów opłakanego, fatalnego z punktu widzenia polskiego państwowca zdradzieckiego działania elit gdańskich na rzecz rozmycia kwestii przynależności państwowej Gdańska. I urządzenie tutaj takiej manifestacji, jaką było nadanie temu miejscu nazwy kultywującej pamięć, no przecież zupełnie jednoznacznie, antypolskiego projektu. Można mówić o wersalskim kompromisie dziejowym, no ale wiadomo, że ten kompromis dokonywał się między mocarstwami dyktującymi warunki pokoju na zakończenie I wojny światowej, ponad głowami gdańszczan, ponad głowami Polaków, zwłaszcza w Gdańsku, i rzecz jasna projekt Wolnego Miasta był realizowany kosztem polskiego interesu narodowego, polskiej suwerenności w tamtym czasie. Nawiązywanie do tych tradycji jest bardzo niebezpieczną zabawą. Jest brzydką zabawą i należy skończyć w mieście Gdańsku te brzydkie zabawy, które stawiają jakiekolwiek znaki zapytania nad kwestią przynależności państwowej miasta. Znak zapytania wisi nad nami, ponieważ Wolne Miasto Gdańsk, które do dnia 1 września 1939 roku nie należało do Rzeszy Niemieckiej, zostało gwałtem do Rzeszy Niemieckiej przyłączone przez narodowych socjalistów. Wolne Miasto Gdańsk nie było zatem de facto, formalnie, przedmiotem rozstrzygnięć w Poczdamie w roku 1945. I to jest kwestia ciągle niezałatwiona, tak jak sprawa własności w Gdańsku. Po prostu ksiąg hipotecznych pozostaje ciągle niezałatwiona i stawia to pod znakiem zapytania własność polską na tym terytorium, tak i kwestia przynależności Gdańska do Rzeczypospolitej Polskiej nie jest uporządkowana. Status miasta Gdańska, niestety trzeba to stwierdzić, jest do tego stopnia nieokreślony, że stwarza to możliwość rozgrywania sprawy gdańskiej przeciwko sprawie polskiej. I to są fatalne, tragiczne, zdradzieckie zaniedbania ostatnich dekad. No bo przecież nie będziemy tu dzisiaj rozliczać sowieciarzy PRL-owskich z tego, że niedostatecznie wyraziście zdolni byli stawiać sprawę polską, ale rozliczajmy Układ Gdański z tego, że toleruje tę niejasność, tę nieokreśloność zarówno przynależności państwowej, jak i własności polskiej na terenie dawnego Wolnego Miasta Gdańska. Pan doktor Stanisław Krajski. Ja tylko chciałem zasygnalizować jedną rzecz. Mam tu ze sobą opublikowany w 2010 roku w Dzienniku Bałtyckim wywiad z niejakim Krzysztofem Dowgiałło.
można go określić jako publicystę Ars Regia, czyli naczelnego organu masonerii rytu szkockiego, który w tym wywiadzie mówi, że miasto Gdańsk było zawsze centralnym miastem masońskim w Europie obok Brukseli, że zawsze tutaj masoneria się skupiała, uznając to za taki szczególny okultystyczny punkt, zawsze chciała mieć tutaj władzę i że ma to miejsce do dzisiaj, że dzisiaj również wszyscy masoni chcą, żeby to miasto im podlegało i żeby było taką ich drugą obok Brukseli stolicą. Będę o tym mówił na spotkaniu szerzej. Eksterytorialność miasta Gdańska jest niewątpliwie stanem pożądanym przez Niemców, Brytyjczyków, Żydów, postsowieckie elity państwa rosyjskiego. Ta nieokreśloność statusu Gdańska, niewyjaśnienie, niezałatwienie remanentów sięgających nie tylko czasów II, ale jeszcze i I wojny światowej, to wszystkim może się podobać, nie powinno się jednak podobać polskim państwowcom. I my tutaj dzisiaj przy rondzie wolnego miasta Gdańska deklarujemy, że stoimy i stać chcemy na gruncie suwerenności i integralności terytorialnej państwa polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej. I co do tej tablicy, niewątpliwie wśród spraw do załatwienia przez przyszłego prezydenta miasta Gdańska będzie oczywiście ze spraw najpoważniejszych wyjaśnianie, załatwianie tych remanentów w sensie prawa międzynarodowego i prawa Rzeczypospolitej, no ale przy okazji oczywiście trzeba będzie skończyć z tymi brzydkimi zabawami i to rondo powinno zmienić nazwę, dlatego że z suwerennością w Gdańsku igrać nie należy. Otwieramy konkurs, panie redaktorze, na taką nazwę. Czy ofiar Piaśniczy, czy może jakaś inna się znajdzie, jakiś inny dobry projekt. Otwórzmy, panie redaktorze, konkurs na nową nazwę Ronda Granicznego Wolnego Miasta Gdańska i Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w nocie o 17:00. Pan dr Stanisław Krajski zaprasza na pasjonujący wykład na temat Gdańska jako matecznika masonerii.